udało się wystartować. No i z mojej perspektywy, jako osoby prowadzącej różne pojazdy, samochody, inne rzeczy, czegoś takiego jak to nie powinno być. Czyli, że jest podjazd i pod podjazd obniżenie. I potem znowu jest podwyżenie. I obniżenie. I podwyżenie. I tak dalej, i tak dalej. Osobiście nieskromnie powiem też, że wolałbym drogę rowerową właśnie z kostki, bo od asfaltowej jest gorąco, to jest raz, a dwa, na asfaltowe się pchają rolkarze i inne tego typu bajery, srajery, co nie jest zbyt fajne, zbyt dobre. Oczywiście miałem pierwszeństwo, ale kto by na to patrzył? Tutaj ten sadownik stracił dość sporo miejsca. Mam nadzieję, że dostał rekompensatę. No i się jedzie. Mogę to całkiem, jak robili to asfaltem, to mogę już to całkiem asfaltem poprowadzić, a nie raz koska, raz asfalt. I tak dalej, i tak dalej. Nie mam kondycji na rowery. Się jedzie i jedzie porządnie. Wolałem po staremu. Było drzewa, był cień. Było chłodno. Tam jest taki zakręt. Było chłodniej. A teraz tutaj jest strasznie gorąco. Od tego asfaltu, od tego chodnika, od tych paneli. I tu się kończy nowe, zaczyna się stare. Moim zdaniem lepsze. Taka gładka kostka, niefazowana, jest dużo lepsza. W mojej opinii. Nie czuć aż takie gorąco teraz, jak tamtych asfaltów. No i mamy to rondo. Każdy wie co jak. Po tym rondzie pojadę prosto. I tam jest wszystko, co trzeba. I tu kolejna bezsensowność. W mieście, że ścieżki rowerowe się zaczynają i kończą. Zaczynają i kończą. Urywają się. Nagle się pojawiają. Nagle znikają. Nagle trzeba być po jednej stronie, nagle trzeba być po drugiej stronie. Bez sensu to jest. I wszędzie tak jest w Tarnowie. I są te ścieżki pieszo-rowerowe. Mówię, okej, niech sobie będzie ścieżka pieszo-rowerowa, ale niech mniej więcej pokażą, z której strony rowery, a z której piesi, bo kurde, ale głęboko, bo muszę się zatrzymać, a tylko jedną rękę mam, bo baby z wózkami, z pieskami strasznie przeszkadzają w jeździe rowerem. Kto jeździł, ten wie i rozumie. No i to tyle, idę na ten festyn.